dobry, Jacek Pożycki, gościo.xpl. Dzień dobry, witam serdecznie. Remigiusz Ciupek. Tak, zgadza się. Ja gdybym zapomniał, jak pan ma na imię i nazwisko, to mogę sobie zobaczyć na przykład na kask. No, na tak, kasku jest pana imię i nazwisko, tak? Taka ja tutaj może tak tylko pozwolę sobie. O, jest. Co to jest? Naklejeczka motywacyjna. Tak. Naklejeczka motywacyjna. O co chodzi z tą naklejeczką motywacyjną? Gdyby pan mógł, bo o motywacji można z panem bardzo dużo rozmawiać. To jest na zasadzie taki, że jak się wywrócę gdzieś na przykład na jakiejś ścieżce i zgubię ten kask, to że jak drugi pojedzie, to on będzie wiedział, do kogo on należy. Nie? Tak, właśnie, więc nie mogę sobie wziąć tego kasku, tym bardziej, że jest napisane też Rudy, ale to... To już jest nazwa marki, tak? Tak, więc o motywacji. Kiedyś ważył pan 141 kg, z tego co wiem, tak, zresztą rozmawiałem przed chwilą. Teraz waży pan 70-75. 70 to jest taka moja waga startowa, 75 to jest taka waga, żeby się normalnie swobodnie poruszać i czuć w miarę rozsądnie, bo schodząc do 70 kg, no to już troszeczkę tutaj schodzę poniżej swojej takiej wartości wagowej zaprogramowanej, nie? Bo już nam troszeczkę to. Czyli kiedyś wyglądał pan po prostu tak, twarz ta sama, jeszcze drugi tak, Remigiusz, tak? Drugi pan Remigiusz. Jeden koleś, który stał koło mnie. 70 i 70 daje 140, tak. No i jak to się, znaczy skąd w ogóle pomysł na to, żeby był jeden Remigiusz? I jak to się stało, jakby pan mógł powiedzieć tym wszystkim, którzy próbują zrzucić trochę kilogramów, a im się nie udaje, tak? Może nie od razu wszyscy mają zrzucać 70. Moja nadwaga była akurat bardzo taką niefajną nadwagą. Powstała z racji zaniedbania takiego rocznego, dwuletniego, z dużo obowiązków, stresu, pracy, długich godzin spędzonych przy komputerze. No i człowiek czasami się zatracał w tym, co pochłaniał w siebie, szczególnie w późnych godzinach nocnych. Tutaj mówiłem taki przykład, że potrafiłem sobie zrobić posiłek, który składał się z frytek, z jakichś nuggetsów i sposób przygotowania, no to była frytura, nie? Dodatkowo jeszcze to było okraszone bardzo fajnym napojem wysokocukrowym. 8 łyżek cukru ilości, w szklance. No i na przykład to wpadało o godzinie 11, gdzie człowiek jeszcze troszeczkę... Czy 23? O 23 musiał jeszcze trochę popracować tam do pierwszej, do drugiej w nocy. No i tak naprawdę... Ale nie czuł pan, że pan rośnie w siłę? No właśnie nie? Przypominam sobie, że kurde, wrosnę tak... Te parametry zaczynają się powiększać, nie? Dopiero ten efekt taki, no wiadomo, te ciuchy były też trochę luźniejsze, uprawiałem trochę inną dyscyplinę sportu, pomimo tego, że to było też takie troszeczkę wyczynowe w młodzieńczych latach, później się na to nie zwracało uwagi. No ogólnie nie jakoś tak wdrażałem się w tą sylwetkę, zawsze byłem taki troszeczkę masywniejszy. No i pierwsze takie obudzenie było w momencie, gdy wybrałem się na taką wycieczkę rowerową, bo rower gdzieś tam zawsze mi towarzyszył z racji tego, że mój tata dość mocno uprawiał tę dyscyplinę sportu, był wicemistrzem Polski, mistrzem Polski w kolarstwie torowym w latach 60. No i gdzieś tam ten rower gdzieś tam zawsze występował, ale nie w takiej intensywnej ilości jak teraz. No i wybrałem się na tą wycieczkę. Pojechałem sobie do Skoczowa, zaskoczowałem się fajnie, bo to po prostu stronie, tam jest takie delikatnie, po tym bulwarze z górki, no i do Chybia dojechałem. No i kurczę, trzeba było wrócić, zrobiłem prawie 35 km, 140 kg, no i był problem. I to na tyle był poważny problem, że faktycznie zastanawiałem się, czy nie uszkodzić sobie tego rowera, poprzebijać sobie opony i zadzwonić. Prawie na helikopter GoPro. No, bliskie mi osoby, żeby jednak mnie tutaj... Ja nie dam rady, nie? Po prostu rower nie dał rady, nie? I tyle. Tak. No nie wyszło. Nie? No ale siadłem sobie na łobeczkę w Skoczowie, tam jest taki bardzo fajny park pomiędzy dwupasmówką. Jeszcze wtedy paliłem papierosy, zapaliłem sobie papieroska, no i taka decyzja zapadła, żeby jednak coś zmienić w kwestii samego siebie, samego wyglądu, samego poczucia. No i odrzuciłem to, co było pierwsze. Papierosy. Papierosy. To na pewno gdzieś tam mi zawsze ciążyło. Druga sprawa, no to alkohol. W postaci oczywiście takiej wskazanej, że tam od czasu do czasu sobie jakiś człowiek wypił piwko, jakiegoś drinka. I to też troszeczkę już poszło na bok. No i nie było to na pewno drastyczne rzucanie w kwestii jedzenia, ale na przykład zamienienia
jakości jedzenia, tak? Czyli na przykład dalej jadłem sobie to, co lubiałem, ale już na to na przykład smażyłem, ale nie smażyłem na przykład na oleju, tylko robiłem to na przykład bez oleju na specjalnej patelni teflonowej i tam sobie jakiegoś kurczaczka robiłem. A czego pan nie je teraz w ogóle? No teraz już nie jem w ogóle produktów odzwierzęcych. Jestem weganem. Oficjalnie już tak gdzieś tam mogę się do tego przyznać, bo nie każdy się lubi przyznawać, że nie jem produktów zwierzęcych. No, jestem weganem od roku. Gdzieś tam na sobie to testowałem. Nie jest to prosta sprawa, nie jest to też nie do zrobienia, ale trzeba znać na tyle swoje ciało, swój organizm, żeby można było sobie to zafundować, o tak można powiedzieć. No. Trzeba troszeczkę już się na tym trochę znać, trzeba mieć świadomość tego, że można sobie krzywdę zrobić, jeżeli się to nieumiejętnie przeprowadzi i nie można tego zrobić z dnia na dzień. Tak? To jest taki proces, który po prostu no, trzeba obserwować też, co się dzieje z własnym organizmem. No, czyli nie je pan zwierząt, ani wszystkiego, co pochodzi od zwierząt. Ja a co z rybami? Taki... Nie, też. Ryby absolutnie. No, wszystko, jajka? Co jest też. Uwielbiałem jajka. Miód, tutaj akurat tutaj mogę się do tego przyznać, lubię miód, lubię płyk kwiatowy i dodaję go sobie do posiłku, więc dlatego jestem takim weganem w wielkim cudzysłowie, dlatego że pewne rzeczy u mnie przechodzą, tak samo jak wybieram się czasami z żoną do kawiarni, też sobie kupię ciastko, na pewno nie jest to ciastko typu WZK, gdzie jest dużo ale śmietanek. Sernik? Czasami wpadnie. Czasami wpadnie, oczywiście odczuwam go na drugi dzień, bo na trzeci dzień, bo zaczynam mieć problemy, bo już ten układ powiedzmy trawienny jest odzwyczajony od takich produktów, ale nie odmówię sobie go. Jeżeli mam na niego ochotę, czemu nie? Tak? Więc tak jak mówię, no, ten weganizm przekłada się u mnie troszeczkę zupełnie inaczej, nie jestem taki chorobliwy. W sensie, że noszę, no nie wiem, no, mam pasek ze skóry, nie? Bo są weganie, którzy po prostu praktycznie są całkowicie wyczyszczeni z produktów zwierzęcych, nawet w kwestiach ubioru i te innych rzeczy. I zamienił pan komputer na rower, czy komputer nie, dalej komputer panu jest, towarzyszy? Tylko komputer już nie występuje w późnych godzinach nocnych. Tutaj na pewno to zmieniłem. Zamieniłem komputer na fitness. Z racji tego, że udało mi się bardzo fajnie zredukować tę wagę, zacząłem się trochę dokształcać w tych kierunkach i zrobiłem sobie kurs trenera personalnego. Gdzieś tam powiedzmy te pojęcie z lat wcześniejszych odnośnie kulturystyki i trójboju siłowego, jakichś zagadnień fitnessowych jeszcze mi zostało. No i zacząłem prowadzić zajęcia w różnych klubach fitnessowych. Było to na początku powiedzmy jakaś tam zajawka, no teraz już praktycznie robię to zawodowo. Pracuję w jednym z fajniejszych klubów w Bielsku, prowadzę też zajęcia w Wystroniu, mam taką bardzo fajną, mocną grupę dziewczyn, które ze mną ćwiczą. Są zadowolone, efekty też są, czasami narzekają, że robię za ciężkie treningi, ale no tak, bez wysiłku nie ma też efektu. A no, co z jedzeniem? No tutaj akurat jestem co by pan radził jeść, oprócz tego, żeby nie jeść na przykład tych produktów pochodzenia zwierzęcego? Przede wszystkim każdy posiłek powinien być zbilansowany. Nie powinniśmy się ograniczać, nie powinniśmy się stresować, jeżeli chodzi o kwestię wyboru pożywienia. Na pewno jeżeli wchodzimy do jakiegoś sklepu, najlepiej się skierować w dział warzywno-owocny, tam uzupełnić sobie niedobory pożywienia. Żadnych serów wędzonych? No jakoś tam nie przepadam za serami, tak jak mówię, no sery też te jakościowe teraz, wie pan, no, ostatnio widziałem na przykład ser, który po prostu się nazywał ser, a był to produkt serowo-podobny, nie? Więc też zwracamy uwagę na to, co kupujemy. Miałem też taką fajną zasadę, którą sobie gdzieś tam nabyłem z lat, powiedzmy, tych takich mocniejszych, redukcyjnych, żeby ta żywność przetworzona miała maksymalnie do 5 składników. Bądź nawet jeżeli występuje w tych składnikach cukier na drugiej, pierwszej, trzeciej pozycji, to żeby on nie lądował przed moim koszyku. I zrobiłem sobie taki test i faktycznie przez miesiąc miałem problem zakupowy, nie? No bo kurczę, tu druga pozycja cukier, to była trzecia pozycja. Kupując ketchup nawet, jakiś taki, który miałem zawsze gdzieś tam ulubiony, cukier, jak potem te proporcje zaczęły wychodzić, gdzie z tyłu mamy zawsze jakąś tam tabelę z kalorycznością oraz z wartościami danych składników, no to wychodziło, że na przykład w jakimś tam ketchupie było 8 łyżeczek cukru, nie? No proszę. I tak jak w tym napoju, o którym no, mówiliśmy no, ale początku. Tak na przykład, nie? Czasami bywa tak, że ktoś sobie robi w domu domową pizzę, pomimo tego, że składnikowo ona jest super, bo posiada wszystkie fajne walory. No to ten ketchup zabijał wszystkie zdrowe. A tam się jedzie tym ketchupem z góry na dół, nie? Składniki. No i dajemy powiedzmy na przykład pół, no to już mamy 3 łyżeczki cukru, tak? Potem zjemy sobie coś do tego jakiegoś słodkiego, może być to nawet owoc, który również posiada jakieś tam cukry, fruktozę.
w jabłku na przykład są 3-4 łyżeczki cukru, więc na zasadzie takiego zbilansowanego posiłku, no to tych cukrów potem się trochę uzupełni. Nie? Więc... A ile panu zajęło? Przepraszam, że tak przerywam o tych cukrach, ale ile panu zajęło, bo widzowie myślę, że są zainteresowani, to zbicie tej wagi ze 140 na 70? To ze 140 na 70 to zajęło mi około 4-5 lat. Mhm. Czyli stopniowo? Stopniowo. Te pierwsze 3 lata były fajne, super i to schodziło się fajnie tam do tych 75-80 kilo i to tak zawsze, bo wiadomo, że te wagi się troszeczkę różnią w zależności od tego, jaki mamy tydzień. Raz czasami robiłem sobie redukcję, która na przykład trwała 2-3 miesiące, a raz robiłem sobie redukcję, która na przykład ma 1 miesiąc i potem troszeczkę wracałem do pewnych nawyków żywieniowych, tak żeby po prostu nie popadć w jakieś takie stany depresyjne oraz żeby również ta skóra, którą miałem, bo miałem w nadmiarze, miała też czas na sprężenie się, tak? Bo wiadomo, my jako mężczyźni mamy troszeczkę inny sposób, inną elastyczność tej skóry. To mi się udawało, tak? Że to robiłem systematycznie, z głową pomalutku. 3 lata, nie mam nawet jakichś tam, powiedzmy, z tego tytułu dolegliwości chorobowych, bo czasami się zdarzało no tak, że ktoś schodził z dużej wagi na nisko i potem wychodziło wszystko, tak? Czyli trzeba było nie tylko potem zmienić garderobę, ale iść do lekarza, bo wsiadał układ nerwowy, pojawiała się depresja, jeszcze jakieś dolegliwości potem wychodziły. A co z pana garderobą? Została oddana, czy wyrzucona, czy może zjadły pająki? Nie, no pająki nie zjadły. Trafiły do odpowiedniego kontenerka, zostały ładnie wybrane, wyprasowane, zostały podarowane. Był moment taki, i to pamiętam jak dziś, że została mi jedna podkoszulka, jedna para spodni, miałem chyba tam zestaw skarpetek dość porządny i dwie pary majtek. I słuchajcie, musiałem przeżyć na tym 3 dni, więc prałem to jednocześnie i uzupełniałem swoją garderobę, przy czym jedna z pani w sklepie w Cieszynie bardzo się cieszyła, bo ją odwiedzałem co drugi dzień, bo kupowałem sobie nową koszulkę, więc zrobiłem sobie właśnie taką wymianę 180 stopni garderoby. No teraz mam wszystko w miarę na tym tak na bieżąco. Często mi się zdarza tak, że jak wchodzę do sklepu, to brakuje mojego rozmiaru, ale w przeciwnym kierunku, nie? Czyli nie ma esek. No tak to bywa. No takie problemy ludzi, którzy schudli 70 kg. Życzymy tego niektórym, którzy mają z tym problem. A pytałem o pająki nie bez jakiegoś tak, takiego związku. Pasja tak? Mojej żony, która hoduje akurat takie stworzenia. No i jest to oczywiście wszystko ładnie zamknięte w terrariach, więc dla sąsiadów również tutaj przekazuję tą informację, żeby się nie bali. Tak, nie ma nie bawimy się tym, nie chodzi to po pokoju. Więc mamy pająki, mamy węża, mamy ślimaka. Wszystko tak w jednym miejscu? Tak, tak wszystko w jednym miejscu. No a ten pyton, który tam uciekł niedawno albo dawno, to w zależności? To nie nasz, choć z tym wężem jest taka ciekawa przygoda z racji tego, że na jednym z osiedli, był akurat w Cieszynie, pani wynajmowała pokój jakiemuś panu, który posiadał takiego właśnie gada. No i okazało się, że ten pan opuścił to mieszkanie, musiała straż pożarna wejść, no bo kluczy akurat nie było. I okazało się, że tam został taki wąż, nie było co z nim zrobić, no to z racji tego, że ktoś wiedział, że mamy takie zamiłowania do egzotycznych zwierząt, zadzwonił do nas. Moja żona akurat była na terenie Cieszyna, wzięła sobie tego węża. Oczywiście ten węż był troszeczkę w złym stanie, podratowaliśmy go. No i mamy go dzisiaj. No, 1,5 metra jest to taki zbożówka. Nie ma pan 70 kg, które miał pan wcześniej, ale ma pan węże, pająki, pasję, motywację wewnętrzną. Proszę Państwa, mamy dzisiaj wyjątkowo ciepło, ale za niedługo będzie wielka jesień, a później zima. A to, co uda nam się wypracować w trakcie zimy, będziemy mogli pokazać na wiosnę i lato. Ciekawe, ile będzie pan ważył za rok. Miejmy nadzieję, że ta waga zatrzyma się na tym. Nie popadajmy w skrajność. Tak? Jeżeli ktoś ma na przykład dużą wagę i chciałby sobie zrobić tą redukcję na przykład o te 5-10 kilo, jak najbardziej, ale nie schodzić poniżej wagi, którą się na przykład źle czuje. Zrobiłem? No, w tym roku zrobiłem sobie taki test, że moim marzeniem, bo ja lubię sobie spełniać własne marzenia, które zawsze gdzieś tam mnie troszeczkę motywują do dalszych działań, do dalszych kolejnych wyzwań. Moim marzeniem było zobaczyć na wadze 69 kg. 6,9. Tak, 6,9 i to jest coś, co na przykład wychodzi poza zakres mojej normalności, tak? No bo wygląda wtedy tragicznie i to naprawdę skutaj kości, nie? I udało mi się to zrobić i słuchajcie, było 69,9 i od razu do kuchni po pizzę. Żartuję oczywiście z tą pizzą, ale źle się czułem, tak? Że do tego stopnia, że byłem taki trochę osłabiony. Zrobiłem, zobaczyłem. Jest 7 z przodu, jest w porządku. Jest 7, 7,2, 7,3 do 7,5 to jest takie naprawdę super przy tej aktywności, którą wykonuję, bo ta aktywność, którą wykonuję jest naprawdę bardzo ciężka. I kolarstwo,
staram się to robić w stopniu wyczynowym, choć amatorskim, jest naprawdę ciężka. To nie jest taki sport, gdzie powiedzmy, no czasem jesteśmy porównywani jako kolarze, my kolarze, no kolarze ogólnie są porównywani do piłkarzy, że dużo znoszą, tak? Dużo znoszą. No bo wyobraźcie sobie, że na przykład czasami robimy sobie wycieczki o godzinie 5 rano, potrafimy przejechać 200 km ze sumą przewyższeń prawie 3000 w tempie około 7 godzin. Dobrze, sobie... proszę pana, 5, no, więc... 5 rano, ile tam kilometrów było? 200. 200, to w takim razie ja idę spać już, żeby wstać na tą piątą. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Remigiusz Ciupak. Dziękuję również.